Szczęść Boże, dzisiaj po raz kolejny goszczę brata Mariana Markiewicza, brata, który był kierowcą Karola Wojtyły, który zawiózł go na sławetne konklawe, a później był świadkiem ważnych wydarzeń w Watykanie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zamachu na Jana Pawła II. Witam serdecznie, bracie. Witam. 13 maja 1981 rok, jeden z najbardziej tragicznych dni w pontyfikacie Jana Pawła II. Brat był tego świadkiem. Tak, w ten dzień pamiętam dokładnie, jak po południu na 16 zawiozłem biskupów na spotkanie światowe do auli Pawła VI. Biskupi obradowali na temat powołań kapłańskich, zakonnych. I wtedy o 16, oni, przed 16 oczywiście byliśmy na miejscu, gdy zbliżała się godzina audiencji o 17, wyszedłem na plac Świętego Piotra, samochód zostawiłem przy auli Pawła VI. No i widziałem papieża, kiedy dzwony biły już 17, spod tej wieży dzwonów wyjechał papa mobile z papieżem na pokładzie. I papież pojechał na pierwsze okrążenie. Ponieważ miałem oddać korespondencję biskupów do Ośrodka Polskiego na Via Pfeiffer, to jest ta pierwsza uliczka zaraz za Placem Watykańskim, gdzie będą pielgrzyma. I mówię, ach, zanim papież objedzie cały plac Świętego Piotra wśród tych pielgrzymów, pójdę oddać listy i przyjdę posłuchać, co będzie mówił na audiencji. I oczywiście poszedłem oddać te listy, oddałem i wracam. Wracam i dochodzę do kolumnady. Coś mnie tak zdziwiło, że helikopter nad placem, syreny policyjne, auto, karabinierzy, wszystko na sygnale jeździ, pisk opon, mówię, co się dzieje. Dochodzę do, już jestem przy kolumnadzie, biegnie jakaś zapłakana Polka i krzyczy, że był zamach na papieża. Nogi mi się ugięły z wrażenia. Ale idę, przeciskam się przez ten tłum. Udało mi się wejść w ten pas, gdzie jeździ papa mobile, żeby dojść jak najbliżej podium. No i patrzę na zachowania ludzi. Ludzie płaczą, dzieci pochowane pod krzesłami. Kawalerowie maltańscy biegają z noszami, wynoszą tych zemdlonych albo odprowadzają ich do swojego punktu, żeby udzielić pomocy. No bo to był wielki szok. Na podium papieskim wśród wielu stał ojciec przydatek jezuita, który informował pielgrzymów polskich, co się dzieje. I gdy dochodziłem do podium, był komunikat ojca Kazimierza, że Ojciec Święty opuścił już Watykan w kierunku kliniki Gemelli. No i ludzie w międzyczasie, znaczy była modlitwa różańcowa w różnych językach. I coraz tam ojciec Kazimierz miał takie małe radyjko, nasłuchiwał, co podawały media i te wiadomości przekazywał zebranym na placu. Była też grupa pielgrzymów z Kościana Poznańskiego. Oni przywieźli obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ozdobiony ziarnkami zbóż, nasionami kwiatów. I było, ten obraz jest do dziś w domu Jana Pawła, jako niemy świadek tamtego wydarzenia. I jest tam taki ciekawy napis SOS na tym obrazie, tak jest w tej rzeczy. Oczywiście, no. Ciekawe. I ktoś wpadł na pomysł, żeby ten obraz, jak papieża nie ma, żeby obraz położyć na jego miejscu, na tronie papieskim. No oczywiście ten obraz był postawiony i ludzie się modlili w różańce. Naraz nie wiadomo, co się stało, czy to jakiś powiew wiatru, czy coś, że ten obraz tak by się zsunął z tego fotela i uderzyło podium, ponieważ podium było drewniane, mikrofonów kilkane, to był taki huk się zrobił. I wtedy taki jęk grozy przeszedł po placu, tak jakby coś miało się stać najgorszego. Ojciec Kazimierz znowu zabrał głos, mówił, Ojciec Święty już jest na stole operacyjnym, już dojechał, już jest operacja, operacja trwa. No i my tak w tym skupieniu tam modlitewnym stoimy, modlimy się, zaraz jakiś komunikat. A ja tą trasę nieraz przejeżdżałem przecież między Watykanem a kliniką Gemelli, bo tam trzeba nieraz coś, kogoś zawieźć czy coś.
Ojciec nie tak szybko dojechał, że to jest nierealne w tym rzymskim czasie tłoku rzymskiego, żeby tak szybko dojechać. No i operacja trwała dalej, a myśmy się modlili. Zaczęło się robić już ciemno. Ja w pewnej chwili myślę, że przecież ja zawiozłem biskupów, muszę iść zobaczyć, czy oni czy już pojechali do domu, czy co, no bo samochód zostawiłem, zapomniałem o wszystkim. Przeszedłem przez kolumnadę, idę w kierunku sali tej audycyjnej Pawła VI. Patrzę, samochody wszystkie stoją. Pytam strażnika, który czuwał wejścia, czy jeszcze spotkanie trwa. On też nie wiedział, co się stało. No bo to jest oddalona ta aula trochę i mury, i kolumnada. No, syreny były, no to były, no przecież nieraz były syreny, no, bo przecież karetki zawsze stały przy tam na zapleczu, jakby to było trzeba, żeby kogoś zawieźć do szpitala. No i wchodzę na tą aulę, pytam pierwszego z brzegu, czy nie wie, gdzie są biskupi polscy. Oni siedzieli w ostatnim rzędzie, parę osób, i patrzę, jest biskup Szymecki i biskup Smoleński, to ich dwóch było na tym spotkaniu z Polski. Podchodzę do nich i mówię, czy wiedzą, co się stało. No nie. On był zamach Ojca Świętego, że w szpitalu operacja trwa. No i wtedy biskup Szymecki, ponieważ był długie lata we Francji, po francusku się odezwał, poprosił o głos, przemówił do zebranych. Wtedy to przewodniczący tej spotkania zakończyli spotkanie. Pomodlili się wszyscy o zdrowie, szczęśliwą operację Ojca Świętego. No i biskupi zakończyli. Ja z moimi tymi biskupami poszliśmy na plac Świętego Piotra, tam do zebranych. Ludzie się modlili cały czas. No jeszcze na chwilę postali, pomodlili się i wróciliśmy do domu. Na drugi dzień rano po mszy świętej, po śniadaniu, pojechaliśmy do kliniki Gemelli. Zaparkowałem samochód, idziemy w trójkę. Jak nas zobaczyli dziennikarze, no to się, co się działo. Z tymi kamerami wszyscy do nas. No ale Watykańczycy zauważyli, że biskupi, no to nas wyzwolili z tych, dawniej nie było takich kamer jak teraz, że z daleka każdy z prądem swoim chodzi, to tych kabli tam było od groma. No udało nam się wydostać z tych kamer i poszliśmy takimi korytarzami na najniższy poziom kliniki Gemelli, gdzie Ojciec Święty leżał w takiej sali, był taki namiot tlenowy i ci tam mówią, tam leży Ojciec Święty, ale tam nie wolno wchodzić. Tam tylko wchodził Angelo i siostra przełożona Tobiana z tego najbliższego otoczenia papieża, no oczywiście lekarze. No i myśmy poczekali, ktoś tam zawołał lekarzy prowadzących, przyszli, no, biskupi porozmawiali, jakie są, jakie jest zdrowie Ojca Świętego, jakie nadzieje. No i pocieszyli nas, że wszystko najgorsze już jest za Ojcem Świętym. Teraz musi ten organizm walczyć, no i oczywiście z taką nadzieją mieliśmy wrócić na dalsze obrady. No ale problem, jak teraz wyjść? No bo jak pójdą tam do samochodu, no to ci dziennikarze nie dadzą nam spokoju, no bo każdy by chciał coś się dowiedzieć, bo wiadomo, dziennikarz jest dociekliwy, bo to jest jego życie, jego zawód i z tego żyje. Zarabia tym no, newsami na swoje życie i rodziny. No i wtedy biskup mówi tak, słuchaj, ty idź tam, dookoła, wsiądź samochód i przyjedź tu na dół, a to było takim śniemakiem, trzeba było objechać. No i oczywiście ja poszedłem inną stroną do samochodu, no ale jak przyuważyli, że samochód odjeżdża, to za nami. A ja dosyć szybko objechałem tam, bo tam nie było samochodów, biskupi wsiedli, a za nami już samochód z kamerą następny, a biskupi z dwóch stron wsiedli do tyłu, zaczynamy drzwiami, i w drogę na Watykan. No jakiś czas za nami jechali z tą kamerą, filmowali pióski biskupów w samochodzie, których wiozłem. A także od nas się nic nie wiedzieli, no bo po prostu no, spieszyliśmy się też na te obrady. No i pojechaliśmy, zawiozłem biskupów na te obrady do auli i wróciłem do domu. No i potem tych odbierałem, no i tak to trwało. No, a jak brat osobiście przeżywał ten zamach? No to było nawet z perspektywy czasu ciężko to pojąć, jak to człowiek przeżywał, bo to jednak było wielkie takie przeżycie, no bo nikt się nie spodziewał, że ktoś może strzelać do papieża, nie? Potem te różne domysły,
a to Aliakcza, a kto za tym stoi, no tam różne takie. No ja tego powiem jedno takie jak. A bo prezydent Pertini bardzo się przyjaźnił z Janem Pawłem, chociaż on był chyba z kościołem nie za bardzo, tak, bo, znaczy był niewierzący, ale się szanował. I często się spotykali z papieżem. I mówili, tak długo będzie się, aż się operacja skończy. No i jak Pertini się dowiedział od lekarza, że operacja jest skończona, że wszystko jest dobrze, no to wyszedł. No i dziennikarze go pytali, co on sądzi, kto za tym stoi. I on powiedział takie słowa. Dużo wam nie powiem, powiem tylko tyle, że Turcja z Rosją graniczy 1000 kilometrów. No i się rozpętała burza w willi Abamelek, to jest siedziba ambasady ruskiej, a naprzeciw są siedziba centrala masońska, nie? Tam przez drogę tylko. No i wielki szum, jak Pertini, prezydent mógł powiedzieć, że takie insynuacje niby coś w tym stylu. No i wszyscy oczekiwali, co będzie dalej. No i oczywiście od środy do niedzieli niewiele dni, ale dużo ludzi przyszło na plac Świętego Piotra, na Anioł Pański. Ja też pojechałem z biskupami na Anioł Pański. No i w oczekiwaniu na tą 12 godzinę, no to zobaczymy, co się dzieje. No tak. Ludzi, tłum. Nikt nic nie mówi. Fontannę słychać, jak leci ta woda i gruchają gołębie. Ludzie nie rozmawiają. Naraz dzwony biją 12 godzinę. Otwiera się okno. Ten dywanik papieski został wypuszczony jak zawsze. No i teraz co będzie? No i naraz Ojciec Święty przemawia takim młęczonym głosem, bo to przecież krótko po operacji. Zawsze zaczynał od Cielo do Jezu Chrysta. No i dziękuję wam za modlitwy. Żeście się modlili o moje zdrowie, o szczęśliwą operację. I w momencie, kiedy wypowiada słowa, że przebacza to temu bratu, który mu to uczynił. To było wielkie, wielkie słowa. I ja tak patrzyłem po ludziach. Rzadko się zdarza, żeby mężczyźni płakali. Ale na wielu twarzach widziałem łzy. Bo to było wyznanie wiary Ojca Świętego. Przebacz temu, kto ci zawinił. A przecież Turek strzela, bo myślę, że jak niszczy wroga swojej religii, to robi dobrze. No bo w ich mniemaniu tak jest, nie? Bo to każdy, kto nie jest z nimi, to jest przeciw. Tak, i to jeszcze przecież tak szybko. W środę, tutaj przemówienie w niedzielę. Przecież my wiemy z doświadczenia, jak trudno nieraz przebaczyć drobniejszą rzecz, ile się z nią zmagamy. A tutaj no właściwie próba zabójstwa, która cudem tylko się nie udała. I papież potrafił sobie tak to wszystko poukładać w tak krótkim czasie i podzielić się z ludźmi. Właśnie mówił, że kto inny strzelał, kto inny kulę nosił. I odniósł to do Matki Bożej Fatimskiej, bo to był już 13 maja, rocznica objawień fatimskich. No i potem oczywiście, gdy już mógł ukazywać się, mógł wstać z łóżka, to się pokazywało w oknie kliniki Gemelli. Tam był Anioł Pański odprawiany i potem nawet pamiętam na pierwszym Anioł Pański mówi, że teraz Watykan przeniósł się do kliniki Gemelli. Więc woziłem biskupów do kliniki Gemelli w czasie pobytu Ojca Świętego w klinice. Ale wtedy nie mogłem się widzieć z Ojcem Świętym, gdyż na to lekarze nie pozwalali ze względu bezpieczeństwa bakteriologicznego i innego w ogóle. I nie mogłem się widzieć wtedy z Ojcem Świętym. Pierwsze spotkanie, jakim dostąpiłem zaszczytu, było w Castel Gandolfo. 16 października 1981 roku, w rocznicę wyboru. Byliśmy tam zaproszeni na mszę dziękczynną za uratowanie zdrowia i powrót do życia, jak to się mówi, po operacji. Po mszy świętej spotkaliśmy się prywatnie wszyscy z Ojcem Świętym. Mimo że strój papieski na nim wisiał jak na wieszaku, bo przecież schudł 17 kilo od czasu zamachu. Widać to wychudzenie i tak, no, ale uśmiech, takie patrzenie z nadzieją w przyszłość w tych oczach
się widzi, jak się nawet ogląda fotografie, bo mam takie zawsze ładne fotografie z papieżem. I widać takie, tą nadzieję w jego oczach, że to przeżył. Dlatego dziękował wszystkim za modlitwy i to było właśnie to, że umiał zawsze podziękować i prosić. No i ten czas tak leciał, potem no, stan wojenny trwał, potem w końcu kwietnia, to tak jakby o tym czasie ksiądz Dziwisz do mnie dzwonił, Marianku, masz krawat? Mówię, nie mam krawatu, po co mi krawat? Postaraj, że się o krawat. Bo będziesz robił za robotnika na spotkaniu światowym, bo przyjadą robotnicy z całego świata na taki światowy zjazd robotników do Rzymu. No i wtedy oczywiście postarałem się o jakiś krawat i jak jeździłem w sutanie czy w koloradce, to mnie Szwajcarzy wpuszczali do środka. Zaraz, wyjaśnijmy jeszcze, bo stan wojenny trwał, czyli de facto nie można było wystawić żadnych delegatów z Polski. Chodziło tak, o to? Tak, znaczy chodziło o to, że z Polski nikt nie przyjedzie na to światowy zjazd robotników, dlatego ja miałem robić za robotnika. No, to ładnie. I wtedy ja w tym krawacie jechałem na tym papieskim rowerze. Tym białym. Na tym białym jechałem do Watykanu i przy wjeździe do auli u tych Szwajcarów mówię, że mam taki papier, znaczy kwit, że mam funkcję i będę występował i że chcę rower zostawić tu, bo przecież z rowerem nie pójdę na plac. No i oni oczywiście wyrazili zgodę. Rower zostawiłem u Szwajcarów i poszedłem na to swoje miejsce tam, gdzie miałem być. No i miałem przeczytać coś po polsku, jakieś czytanie liturgiczne i potem miałem jedno wezwanie w tej modlitwie powszechnej, bo to nie była msza, tylko to było takie spotkanie, takie z Słowem Bożym, z przemówieniem papieża do robotników całego świata. No i oczywiście Ojciec Święty, ci co mieli te funkcje, siedzieli w bliskiej odległości od Ojca Świętego, bo to było na podium takim. No i wszyscy my to zrobili, co było. Ojciec Święty potem jeszcze tam coś słuchał, jakieś tam były przemowy. I jego taki fajny gest był zawsze na tego oparty ten. Tak popatrzył na mnie, pogroził, oko puścił, palec schował. A ja się odkłoniłem. A ci po bokach mówi, bo to przecież było widać. To wy się znacie. Mówię, no tak wyszło, że się znamy. No, także Ojciec Święty jak zobaczył w krawacie, to mi pewnie pogroził, tak żartobliwie oczywiście, ale sam to, że on miał niesamowitą pamięć taką, że nawet tłumie kogoś poznał, nie? Był w stanie dostrzec. Tak, i no, ja to przeżyłem osobiście, jak kiedyś prowadziłem już po powrocie do Polski grupę do Rzymu jako przewodnik i Ojciec Święty był we Wiedniu. Myśmy podjechali zwiedzać katedrę świętego Stefana. No i blisko myśmy tam. Tam nie było takich tłumów jak u nas, więc zablokowane drogi, nigdzie nie można wejść. No i patrzymy, Ojciec Święty jedzie po mobile. No to my szybko z flagą i tam przy tej barierce kiwamy, nie? I ci z obstawy mnie poznali, bo to było krótko po moim powrocie. To ja w lipcu wróciłem do kraju, a we wrześniu już jechałem na pielgrzymkę z grupą poznańską. No i tam ci z obsługi mi pokiwali, że mnie poznali. No przecież to krótki czas. No i potem myśmy zjeździli katedrę świętego Stefana. Idziemy do autobusu, ale słyszymy, że z drugiej strony tunaju będzie Ojciec Święty jechał. No to my na tym moście biegiem z tą flagą i kiwamy. No i teraz taka sytuacja, że tam ja trochę widać, bo wyrośnięty jestem. Kiwam, Ojciec Święty kiwnął, puka Dziwisza w ramię i pokazuje w moim kierunku. Dziwisz się obejrzał i myśmy sobie pokiwali. No przecież on nie wiedział, że ja będę w Wiedniu, a poznał mnie. I to właśnie w wielu takich miejscach dawał znaki, że mnie poznaje i często mi groził. A szczególnie w Castel Gandolfo, jak byłem zawsze w tym pasie bezpieczeństwa, tam nie wchodziłem za bramki, tylko zawsze mnie tam ci Szwajcarzy zostawiali, no bo znali nasze relacje, że tak byłem blisko. To mnie tam zawsze z biskupami, tymi gośćmi, co szli potem na audiencję, to stałem tu. I Ojciec Święty kiedyś tak patrz, pokiwał mi. A ja się skłoniłem, no i no to
bo te relacje takie były miłe, bo to się widziało od razu, że ja reaguję, a Ojciec Święty mnie tam grozi, nie? Także to mile wspominam takie, to, że zawsze mnie tam gdzieś zauważył. Brakowało pewnie bratu tych relacji, jak wrócił brat do kraju. No, brakowało i nie, bo często jeździłem z pielgrzymkami jako przewodnik, a potem jak zacząłem pracować w poznańskiej diecezji, to arcybiskup Stroba, znając moje możliwości, że orientacja jest w samochodzie i tak dalej, często myśmy jechali do Rzymu samochodem. No i ile razy byliśmy w Rzymie, tyle razy było spotkanie z Ojcem Świętym. Bo tam zawsze arcybiskup był proszony na obiad, no to ja z nim zawsze tam byłem, zawsze ten sam obiad zjadłem, to co prawda w innym towarzystwie, ale to samo, nie? Wtedy już brat miał taki paszport wielowyjazdowy, bo z tego co wiem, przedtem też była niemała przygoda z paszportem. A no to tak, to tak. To wtedy ja... A to było jeszcze przed stanem wojennym. Dostałem paszport, bo dosyć długo to musiałem czekać, aż go dostanę. Także można powiedzieć, siedziałem na lewo w tej Italii. Jak dostałem paszport, no to przyjechałem do Polski. I to było... I odjeżdżałem po miesiącu pobytu w Polsce w ostatni dzień wolności. Bo 12 w sobotę, 12 grudnia 81 wylatywałem ostatnim samolotem wolności do Rzymu. No i mnie nas tylko zdziwiło, że na lotnisku nie było kontroli, tylko jest coś do ocenia? Nie ma. No to następny. I tak udało mi się wrócić do Italii ostatnim samolotem wolności i myśmy to bardzo przeżywali, bo Ojciec Święty też bardzo przeżywał stan wojenny. Myśmy dużo wiedzieli z telewizorni, co się dzieje, bo te przekazy satelitarne, ile wojska po której stronie i tak dalej, abyśmy otoczeni i Ojciec Święty bardzo przeżywał stan wojenny. Ale nie wiedzieliście dokładnie, co i jak. Rozumiem, że docierały te wiadomości z opóźnieniem. Jak to właśnie było? Znaczy nie, bo to były stacje międzynarodowe, które nam przekazywały te przekazy, ile stoi czołgów po której stronie, ile na morzu okrętów, ile po czeskiej stronie, po niemieckiej. Także myśmy więcej wiedzieli niż w Polsce na temat... Na temat zewnętrzny, natomiast tak. Jak sobie wyobrażam, nie wiedzieliście, jak to wygląda od wewnątrz, tak, jakie no bo... są starcia z zamowcami, jak to wygląda na ulicach na przykład Wrocławia, gdzie starcia były dość intensywne. No tego tak dokładnie nie wiedzieliśmy, ale więcej widzieliśmy niż w Polsce. Także Ojciec Święty bardzo przeżył ten stan wojenny. I brat wrócił do kraju. Kiedy dokładnie? W lipcu 82 jeszcze stan wojenny trwał, bo jeszcze pamiętam te rogatki, te kontrole wojska, policji z miasta do miasta. To już przeżywałem na miejscu, na własnej skórze, jak to wyglądało. I tak jak już trochę opowiedzieliśmy, później brat miał okazję jeździć do Rzymu, miał też brat okazję brać udział w pielgrzymkach Jana Pawła II tu w Polsce. Ale myślę, że o tym opowiemy już w następnym odcinku. No bo to jest długa historia. Dokładnie, długa i ciekawa. Serdecznie bratu dziękuję za to, że brat się z nami dzieli tymi swoimi doświadczeniami. No cóż, byłem świadkiem, dzielić się trzeba. Chociaż to już tylko wspomnienia tego, co było dawno. Ale ciągle żywe i aktualne. Dokładnie tak. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Będziemy rozmawiać o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski. Szczęść Boże!